były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki moje nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, będący tu w świątyni, będący poza kościołem na dziedzińcach, a także łączący się z nami na łączach internetowych. Przeżywamy dzisiaj drugą niedzielę wielkanocną, niedzielę Bożego Miłosierdzia. Ale już od samego początku uczono nas jako małe dzieci, że Bóg jest miłością. I pewnie każdy z nas dzisiaj przyzna, że Bóg z miłości stworzył świat. Bóg z miłości dał każdemu z nas życie. Z miłości do nas Pan Jezus przyszedł na ziemię, a niebo było zamknięte przez grzech pierwszych ludzi. To z miłości do nas Pan Jezus wziął na ramiona krzyż, dźwigał ten krzyż, umierał na krzyżu, a później zmartwychwstał, pokonał śmierć, powiedział i udowodnił: jest życie po śmierci. Wrócił do swojego Ojca w niebie, by z miłości do nas przygotować nam miejsce w niebie. I siostry, bracia, od niedzieli zmartwychwstania chcemy radować się tym, że śmierć pokonana. Chcemy radować się tym, że miejsce w niebie na nas czeka. Dlaczego dzisiaj mówimy o Bożym Miłosierdziu? Popatrzmy, dzisiejsze czytania, wszystkie, mówią nam o ważności wiary w naszym życiu. Już w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszymy: bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Bojaźń ogarniała ludzi. Ale dalej mówią nam Dzieje Apostolskie: ale ci, którzy uwierzyli w Jezusa, w to, co mówili apostołowie, sprzedawali swoje majątki, przestawali troszczyć się za bardzo o życie doczesne, rozdzielali wśród ubogich,
codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, w prostocie serca uwielbiali Boga, a Bóg pomnażał im codziennie łaski, by dostąpili zbawienia. Zbawienie. I kolejne czytanie, siostry, bracia, święty Piotr Apostoł zachęca, nawołuje: radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota. A później mówi jeszcze i kończy tę dzisiejszą perykopę: bo siostry, bracia, jeśli uwierzycie, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie duszy. Po co nam jest wiara potrzebna? Bo obok ciała mamy duszę nieśmiertelną. I Boże miłosierdzie jest nam potrzebne, by te dusze nieśmiertelne były zbawione, by cały człowiek był zbawiony. I co nam jeszcze mówi dzisiaj Ewangelia? Różne piękne momenty w niej są. Na razie przypomnę dwa. Pan Jezus mówi do Tomasza: nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. I kończy się dzisiaj Ewangelia: te znaki zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Skoro Pan Jezus mówi do Tomasza: nie bądź niedowiarkiem, kiedy był Tomasz apostołem, 3 lata był przy Jezusie, a po Jego śmierci zwątpił w Niego. I dzisiaj my mamy, siostry, bracia, problemy z wiarą. To, że dzisiaj tu jesteśmy, to, że mamy czyste serca i dzisiaj przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, piękna sprawa. Najważniejsza rzecz w życiu – mieć piękne serce. Ale przypomnijmy sobie prawdę wiary, bo chyba o niej zapominamy. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Każdy człowiek w jakiś sposób jest grzeszny. Może w życiu popełniliśmy wiele błędów, strasznych grzechów, ale z pokorą serca podeszliśmy do sakramentu pojednania, szczerze się z tych grzechów wyspowiadaliśmy i dzisiaj żyjemy w przyjaźni z Bogiem. Potrzebne miłosierdzie nam, ludziom? Oczywiście, że tak, bo miłość nie wystarczy. Siostry, bracia, niestety wielu dzisiaj katolików mówi: skoro Pan Jezus umarł na krzyżu i zbawił nas wszystkich, to nam wszystkim niebo da. Prawda i nieprawda. Niebo oferuje Pan Jezus każdemu człowiekowi, bo za każdego rzeczywiście życie na krzyżu odda. Wstąpił Pan Jezus do nieba, by nam wszystkim przygotować miejsce w niebie. I wszystkich nas do nieba zaprasza. Ale czy wszyscy tam idziemy? No dzisiaj akurat nie mogę o tym powiedzieć, bo Kościół zamknięty. Ale już tu kiedyś mówiłem. Siostro, bracie, co z tego, że kościoły są otwarte, jak były otwarte, skoro nie każdy do kościoła przychodzi, bo nie każdy chce się z Bogiem spotykać. Co z tego, że niebo otwarte, jeśli ktoś wiary nie ma, bo nad nią nie pan, na tą wiarę nie pracuje, tej wiary nie umacnia? Miejsce na niego czeka, ale nieba nie osiągnie. Jeśli się do miłosierdzia Bożego nie zwróci. Spójrzmy jeszcze na innego apostoła, o którym mówiliśmy sobie 1,5 tygodnia temu. Judasz. Wiemy, co zrobił, zdradził Chrystusa. No, Piotr się też zabrał Pana Jezusa. Ale Piotr przyszedł do Pana Jezusa. A Judasz? A Judasz?
Judasz fatalnie skończył. Zdradził Pana Jezusa, nie przyszedł po łaskę miłosierdzia, fatalnie skończył. A co o nim Pan Jezus powiedział? Lepiej by taki człowiek się nie narodził. To jest chyba równoznaczne z tym, że będzie taki człowiek potępiony. A więc my nie chcemy być potępieni. A więc trzeba dbać o swoją wiarę. Siostry, bracia, popatrzmy na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce i wszystkich krajach w sumie. Ta wielka mobilizacja, żeby czasem koronawirus mnie nie dotknął, bym się czasem koronawirusem nie zaraził. A ilu jest zarażonych, nic im nie jest. Żebym czasem kilka lat za szybko z tego świata nie odszedł i nie umarł przedwcześnie. Przed koronawirusem ludzie też umierają. Dzisiaj bez koronawirusa ludzie też umierają. I jak się skończy, daj Boże, żeby się szybko skończył, też będą ludzie umierać. Więcej każdy z nas umrze. Przecież śmierć jest wpisana w nasze życie doczesne, a po śmierci czeka nas wieczność. Skoro, siostro, bracie, tak wielka mobilizacja, by się uchronić od epidemii, to co z naszymi duszami? Dbam o ciało, słusznie. Jeśli jestem ojcem rodziny, matką, jeśli mam dzieci, trzeba dbać o zdrowie ciała. No ale o zdrowie duszy. Ponad pewnie połowa społeczeństwa jest zdrowych. Ponad połowa katolików w Polsce jest zdrowych. Ilu od miesiąca nie zaglądnęło nawet na 5 minut do kościoła? Są tacy, którzy tu codziennie przychodzą. Nawet wcześniej przychodzili między mszami. Prosili, by podać komunię świętą. Chwała wam, siostry, bracia z naszej parafii, czy ci, którzy tu przychodzili. Ilu katolików przez te święta, przez to przygotowanie do świąt, nawet do świątyni nie zajrzało, bo nie daj Boże zaraży się koronawirusem. Ale do autobusu weszli na własne ryzyko, mimo że tam 25 osób może siedziało. Do sklepu weszli, nie bali się choroby, bo trzeba kupić. A Kościół, no dostaliśmy bez pędzy. Czy można mieć żywą wiarę bez spotkania z Jezusem? Czy można mieć żywą wiarę, mając w serce może pełne grzechów? Są tacy chrześcijanie, którzy tylko na Wielkanoc, Wielką Sobotę, nawet godzinami stoją w kolejkach, by się wyspowiadać, by na Wielkanoc komunię przyjąć, ale już po Wielkanocy w ogóle do kościoła nie chodzą. Może ta sytuacja jest na nich przez którą powinna być, bo może już się nigdy nie wyspowiadają, bo może śmierć przyjdzie, może ich koronawirus właśnie dotknie w autobusie, w sklepie i odejdą z tego świata niepojednani z Bogiem. Tu, siostry, bracia, warto by się zmobilizować. Dbać o swoje zdrowie, ale dbać o swoje zbawienie. To jest problem. Nosimy maseczki. Przecież już jest od 4 tygodni epidemia w Polsce. Ciekawe, że tydzień temu maseczki nie były obowiązkowe. Dzisiaj są obowiązkowe. Ja tak sobie myślę, że te maseczki to rzeczywiście by się nam przydały. Na to, co jest grzechem w nas. Dobrze byłoby założyć maseczki na nasze serca, jeśli z nich wypływa zło. A jak serce człowieka bez Boga i niedobre to serce, jak ludzie bardzo cierpią. Bo mąż by żona zła, teściowa i tak dalej, i ksiądz. Trzeba by może założyć maseczki, by zło z naszych serc nie wychodziło. A jeśli ktoś ma buzię, która też wypowiada kłamstwa, oszustwa, to może takie maseczki by trzeba było założyć. Bo może większe niebezpieczeństwo jest, jeśli z mojego serca zło wychodzi, które truje innych niż ten koronawirus. Czego mamy się, siostry, bracie, obawiać? Grzechu.
A jeśli ten grzech popełnimy, słyszymy dzisiaj w Ewangelii, Pan Jezus powiedział do apostołów: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, bo nie ma woli poprawy, bo nie ma ochoty zmiany życia, te grzechy są nieodpuszczone, czyli zatrzymane. Czy Bóg jest miłosierny? Jest. Bo chce nas do siebie dopuścić. Chrystus chce nas do siebie dopuścić, chce nas przyjąć, chce nam to miłosierdzie dać. Dzisiaj, jak w poprzednich latach, godzina święta. Czy siostry, bracia, można was tu zaprosić? Ale nie można, nawet nie śmiem. 5 osób tylko może być. Dziwne, bo po północy już więcej. W nocy już zarazki znikną. Nawet północ 5 osób. Na święto Bożego Miłosierdzia 5 osób. Jutro już 35 naszych kościołów. Przeciwne. Jeśli tak rząd dba o nas, o nasze zdrowie, może warto byłoby zobaczyć, co my jemy, kupując w tych hipermarketach jedzenie, często niezbyt zdrowe. Jaką wodę na co dzień pijemy, często niezbyt zdrowa. Jakim powietrzem oddychamy. Bo gdyby się za to rząd wziął, bylibyśmy zdrowsi i mogłyby koronawirusy być, a my byśmy sobie je przeżywali. A rząd nam nie pozwoli wejść do kościoła. Siostry, bracia, trudno się z tym zgodzić. Trudno się z tym zgodzić. Katolik może wejść do pełnego prawnia autobusu, do sklepu, do kościoła nie wolno, bo dostanie kościół karę. Ja się z tym nie zgadzam. Ale takie prawo. Siostry, bracia, od jutra, zwłaszcza ci, którzy słuchają nas przez internet, przyjdźcie do spowiedzi, jak nie jesteście w stanie łaski uświęcającej. Bo nie wiemy, kiedy nas śmierć spotka. Nie wiemy, kiedy nas śmierć spotka. To niekoniecznie z powodu koronawirusa. Najważniejsze jest nie to, by mieć piękne, dobre zdrowie i długie, ale by być gotowym na spotkanie z Bogiem, a nie wiemy, kiedy to spotkanie przyjdzie. Tylu ludzi umiera na udar, na zawał. I nagle odchodzą ludzie młodzi i dzieci i wypadki samochodowe. Niech to ciężkie doświadczenie tych restrykcji strasznych, niech też nam da do pomyślenia: po dobrej spowiedzi nie wracam do grzechu, bo może już drugiej okazji nie będzie. A odejść z tego świata bez